Gaudentarium, czyli zestaw obrazów ruchomych o żywości umysłu, tudzież lekkości ducha plebanów, mnichów i mniszek traktujący. Pamiętam taką historię z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Odprawiał mszę świętą, taką uroczystą. Ksiądz biskup, nie wiem czy wolno mi mówić, Kaczmarek, i w pewnym momencie mówi mitre, to jest takie nakrycie głowy biskupi trzeba mitrę dałożyć. Dziekani którzy obaj służyli obok zaczęli gorączkowo rozglądać się gdzie jest mitra. W końcu ja mówię no na głowie mitra już jest nałożona. Przed kilkoma laty jak zawsze w okresie adwentu kiedy odwiedzamy chorych aby z nimi się pomodlić, udzielić sakramentu namaszczenia chorych, udzielić komunii dobrze nie spojrzałem na Adres osoby, do której było zgłoszenie, jeśli chodzi o numer mieszkania, wszedłem do klatki i na tym samym piętrze, gdzie były tylko dwa mieszkania, jedne drzwi były otwarte, więc pomyślałem sobie, że to chyba to jest ten adres i wszedłem. Przed chwilą przede mną przyszła gospodyni tego domu, i jeszcze, nawet nie odkładając dobrze torby, zmieszała się i powiedziała: Czy to już kolenda? Przepraszam, bo ja taka nieprzygotowana nie byłam w kościele w ostatnią niedzielę i nic nie wiem. Wtedy się zorientowałem, że to faktycznie nie ten adres. Przeprosiłem i poszedłem do mieszkania yy, przeciwnego, aby tam udzielić sakramentu namaszczenia chorych. To taka historia. Jeden z księży opowiadał mi, że zaprosił go malarz do siebie, żeby pokazać mu wymalowany obraz i zapytał go. Jak się księdzu podoba ten obraz, no mówi, mnie, mnie palce lizać, nie zostawić ani kawałeczka, jak to nie zostawić ani kawałeczka, przecież to jest zachód słońca, a ksiądz, o, a ja myślałem, że to jajko sadzone ze szynką.